Karolina, cześć. Krzysiek, cześć. Dzisiaj sobie porozmawiamy o opiece po zabiegu transplantacji włosów. Ale najpierw chciałbym, żebyś się przedstawiła. Jak mam na imię, to już wiemy. Jestem trychologiem w klinice Sky Clinic. Zajmuję się pacjentami zarówno przed zabiegami przeszczepu włosów, jak i po. Prowadzę pacjentów, pacjentki w trakcie terapii szeroko pojętego hamowania wypadania włosów, także mamy kontakt przez cały czas, zarówno przed zabiegiem, jak i po. No właśnie, dzisiaj będziemy mówić sobie o tym, jak to wygląda po tym zabiegu. Więc może zacznijmy od tego, jak wygląda ten cały proces gojenia się całego obszaru, jakby objętym transplantacją, przeszczepem włosów. No właśnie, trochę o tym. Cały czas gojenia można podzielić tak naprawdę na kilka etapów, z czego najważniejszym jest pierwsze 14 dni, czyli pełny czas rekonwalescencji, który zazwyczaj jest dla pacjentów najważniejszym etapem, bo wyklucza ich w pewnym sensie z życia zawodowego na ten czas. Jest on o tyle ważny, że po wykonaniu zabiegu z zachowaniem najwyższych standardów wypuszczamy pacjentów w świat i wszystko jest później w ich rękach. Oczywiście pacjent otrzymuje dokładne instrukcje, zalecenia, które też dostaje w czasie rzeczywistym, zarówno traktowania miejsca dawczego, czyli tyłu głowy, czyli miejsca, z którego zabieramy grafty do zabiegu, jak i biorczego, czyli najczęściej góry i przodu głowy. Więc tak w sensie dosłownym czas gojenia to są 2 tygodnie. Jest to czas, w którym pojawia się na twarzy opuchlizna, mamy na górze stróbki, ale pielęgnacja jest bardzo, bardzo prosta. Dzielimy sobie głowę na 2 części. Tył, czyli miejsce dawcze, dezynfekujemy i smarujemy maścią. Górę jak w ogrodnictwie. My zasadziliśmy włoski, pacjent je musi podlewać roztworem soli fizjologicznej, myć szamponem w piance i tak naprawdę jego rola na tym się kończy. Bardzo ważnym aspektem tych pierwszych 14 dni jest unikanie uszkodzeń mechanicznych. Tutaj najczęstszymi zagrożeniami dla pacjentów są szafki, okapy, podsufitki w samochodzie, wszystkie takie sytuacje, w których coś mamy nad głową niestandardowego. Czyli chodzi i o te przetarcia? Chodzi o przetarcia, o uderzenia. Okay. Zdarzały nam się zdjęcia od pacjentów z takimi biednymi, pojedynczymi grafcikami zostawionymi gdzieś na szafce otwartej, więc na to też musimy bardzo mocno uważać. Więc jak mamy odhaczone te pierwsze 14 dni, no to przed nami wspaniała 12-miesięczna przygoda oczekiwania na efekt i kontynuacji zajmowania się tym miejscem. No właśnie, jeśli chodzi o ten efekt, jak długo właśnie trzeba czekać na taki chyba pierwszy efekt, a może później ostateczny efekt? Tutaj też dzielimy sobie to na kilka części. Pierwsze efekty zaczynają się pojawiać już w 4. miesiącu po zabiegu, dokładnie po 12 tygodniach, tak już idąc standardowo. Oczywiście to są średnie wyciągnięte na podstawie kilku tysięcy pacjentów. Wiadomo, że każdy pacjent, każdy organizm jest inny i to tempo też będzie trochę inaczej postępowało. Standardowo w 4. miesiącu wszystkie włosy, będę mówić skrót myślowy, włosy, przeniesione w trakcie zabiegu w nowe miejsce są wymienione do aktywnej fazy wzrostu, czyli do anagenu, czyli do takiej fazy, w której fizycznie włos rośnie. I co miesiąc pojawia nam się przyrost na poziomie około 10-15%. Najczęściej takie pierwsze widoczne efekty, taki przedsmak fryzury mamy około 6 miesiąca. Z tym, że to też no, jest mocno zróżnicowane. Widziałam pacjentów, którzy w 5. miesiącu już przywozili swoich kolegów, żeby koledzy zapisali się na zabieg, bo już wtedy mieli super widoczne efekty, inni musieli poczekać troszkę dłużej. Zawsze ten przyrost następuje całkowity do 12 miesiąca, plus korona głowy, czyli ten najbardziej wysunięty na tył obszar, może zarastać do 16 miesiąca, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Jest to często bardzo frustrujący czas dla pacjenta, bo ten rok się ciągnie w nieskończoność, ale warto czekać. Czyli rozumiem, że też w różnych częściach głowy mogą inaczej odrastać tak, te włosy, czyli tak jest. Najpóźniej tył głowy. Tył głowy, czyli czubek, tak jakby, tak chyba to można nazwać. Można nazwać to czubkiem, można nazwać to koroną. Mniej więcej do 1,5 roku czekamy na całkowity odrost włosów na koronie.
Okej, okay, czyli z tego, co zrozumiałem, to tak naprawdę jest pierwszy proces, który trwa 2 tygodnie. Tak. I... Czyli po tym czasie nadajemy się już do wyjścia do ludzi. Okej. Okay. Nie mamy strupków, mamy lekko zaróżowioną skórę, analogicznie do skaleczeń. Jak odpadnie nam strupek, to ta skóra jest lekko różowa, ona potrzebuje trochę czasu, żeby się przebudować. Więc wtedy też należy unikać ekspozycji na światło słoneczne. Używamy wtedy kremu z filtrem, nosimy nakrycie głowy, tak żeby nie doprowadzić do przebarwień. Okej. Okay. Kolejnym etapem jest, w takim razie, w tym drugim etapie jest, jest ten, gdzie można zobaczyć po 6 miesiącach, tak? Kolejnym etapem są te pierwsze 3 miesiące, gdzie mamy wymianę, tak, okay. wymianę włosów i od 4 miesiąca mamy odrost. I od 4 miesiąca, okej. Okay. Tak naprawdę po roku, po 1,5 roku można już zobaczyć taki końcowy efekt. Tak, na końcowe efekty trochę czekamy, ale zawsze super jest, jak pacjent pojawia się po roku albo po 1,5 roku i w naszym studio fotograficznym porównuje sobie, jak wyglądał w dzień zabiegu przed obcięciem włosów, a jak wygląda dzisiaj. Mhm, okej. No to w takim razie, jeśli już mówimy o tych wizytach, jaką częstotliwość tutaj, jak najlepiej byłoby dla pacjenta, aby przychodził tutaj właśnie na wizyty, aby uzyskać jak najlepszy efekt? To zależy tak naprawdę. Standardowo zapraszamy pacjentów na 3 kontrole po zabiegu. Pierwsza kontrola powinna odbyć się po 14 dniach, czyli wtedy sprawdzamy sobie, jak zagoiła się skóra, czy pozbyliśmy się, właściwie czy pacjent pozbył się wszystkich strupków, czy ta skóra nie potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, jakichś specjalistycznych produktów, to o tym też będziemy później rozmawiać. Więc pierwsza kontrola to jest 14 dni po zabiegu, druga mniej więcej 6 miesięcy. Oczywiście nie musi być to dokładnie 6 miesięcy po zabiegu, ale mniej więcej w tym okresie, kiedy już mamy odrost, ale jeszcze nie jest to efekt końcowy. I mniej więcej po roku powinna się odbyć ta ostatnia wizyta, po roku, po 1,5 roku. Te terminy też są bardzo płynne. Mamy pacjentów, już nie mogę powiedzieć, że tylko z całej Europy, ale właściwie z całego świata. Przypomina mi się taka pacjentka, która przyjechała do nas z Polinezji Francuskiej i podróżowała do nas 2 dni różnymi środkami transportu. Dwa dni. Okay. Samolotami, łodziami. No, była to ciekawa historia. Więc też nie wyobrażam sobie wymagać od pacjentki 3 wizyt w ciągu roku, gdzie ta wyprawa do Polski jest faktycznie już takim eventem, wydarzeniem, więc takie sytuacje rozwiązujemy w taki sposób, że albo łączymy się z pacjentami zdalnie, no i oczekujemy ich wizyty w Polsce i przy okazji wtedy zapraszamy na kontrolę. Więc jeśli to będzie 7 miesięcy po zabiegu, a nie 6, albo 5 miesięcy po zabiegu, a nie 6, to też nie wydarzy się szczególnie nic złego. Rozumiem. Czyli tak naprawdę, ale ważne jest to, żeby jednak te 3 kontrole były. Tak. I rozumiem, że po prostu do każdego pacjenta można indywidualnie dobrać te terminy, tam plus minus, wiadomo, tydzień, tam miesiąc i tak dalej. Tak, ale zaznaczę jeszcze, pytałeś o to, jak byłoby najlepiej dla pacjenta. Tak, więc tak. No, tak jak mówiłam, to zależy, bo są też pacjenci, którzy korzystają albo którym zalecamy zabiegi wspomagające, na przykład mezoterapię lub laseroterapię, które wymagają pojawiania się w określonych odstępach czasu w serii. Więc zdarza się, że widzimy się z pacjentami dużo częściej. Wiadomo, że jeśli ktoś mieszka na miejscu, to widzimy się częściej. Nie u każdego pacjenta wdrażamy takie terapie wspomagające. To wszystko zależy też od sytuacji wyjściowej, od tego, w jak bardzo aktywnym stopniu mamy proces łysienia androgenowego. Więc zdarza się, że widzimy się nawet i co miesiąc. No właśnie, to na sam koniec chciałbym się zapytać właśnie o te najlepsze praktyki pielęgnacji, ale też może właśnie jakieś dodatkowe zabiegi z tego, co tutaj właśnie mówisz. Jak to wygląda właśnie u pacjentów? Czy każdy pacjent ma jakby ten sam proces dbania właśnie o te nowe włoski, o tę nową fryzurę tak naprawdę? Jak to wygląda? Absolutnie nie ma uniwersalnej drogi, okay. Dlatego że też nie chcemy doprowadzić do momentu, w którym życie pacjenta kręci się tylko wokół włosów. Więc po pierwsze, terapie muszą być dostosowane do trybu życia pacjenta, bo jeżeli ktoś pracuje za granicą, to nie będzie do nas przyjeżdżał co miesiąc na zabieg mezoterapii.
Chociaż zdarzają się też takie przypadki, które przyjeżdżają do nas. Mogłeś tylko powiedzieć, na czym polega proces mezoterapii? Mezoterapia jest ogólnie zabiegiem, w którym podaje się coś za pomocą igły pod skórę. My jesteśmy zwolennikami zabiegów autologicznych, czyli takich, które wykorzystują składniki krwi pacjenta. Okej. Tak już obrazowo mówiąc, zabieg polega na tym, że pobieramy pacjentowi krew. W takiej specjalnej wirówce odwirowujemy na odpowiednich parametrach probówkę z krwią i dzięki temu otrzymujemy pożądany produkt. To mogą być komórki macierzyste, może to być osocze bogatopłytkowe. Też w zależności od rodzaju skóry, problemu z wypadaniem, różne produkty wybieramy. Jest to zabieg niebolesny dla większości pacjentów, nie wymaga żadnej rekonwalescencji, trwa dosłownie 3 kwadranse. Rozumiem, czyli to jest jeden z wielu jakby dodatkowych takich zabiegów, które z tego co rozumiem mogą wspomagać po prostu tak jest. Wzrost tego włosa. Okay. I to samo jest z kosmetykami? Tak i nie, dlatego że jeśli chodzi o pielęgnację zewnętrzną, to bardzo długo szukaliśmy produktów, które możemy z czystym sumieniem wprowadzić do swojej oferty. Pracujemy tylko na dermokosmetykach, typowo gabinetowych rzeczach, które mają potwierdzenie w rzeczywistości i w nauce. Wprowadziliśmy, już tutaj nie chodzi o to, żeby robić reklamę, więc już bez nazw, ale wprowadziliśmy do dystrybucji markę, która jest na rynku nie kilkanaście lat, a kilkadziesiąt. Czyli jednym słowem jest przebadana. Jest przebadana i działa. Okay. Jeżeli pacjent twierdzi, że nie działa, to w toku śledztwa zawsze wynika, że któryś z kroków terapii jest pomijany. Rozumiem. Więc tak, pielęgnacja, my jesteśmy zwolennikami profesjonalnej pielęgnacji, ale wiemy, że to też często stanowi wyzwanie dla pacjenta, który wcześniej używał jednego szamponu albo jednego produktu do wszystkiego. Tak, faceci jednak mają tutaj taką zdolność używania szamponu do włosów, do ciała, do opon, do naczyń. No tak, w tej sferze życia jesteście tak po prostu wychowani w duchu minimalizmu. To trzeba sobie przyznać. Ten minimalizm nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Czasem ta skóra biedna po prostu potrzebuje dopieszczenia i opieki. Często przed samym zabiegiem, często również po zabiegu. Więc puentując, produkty, które wprowadziliśmy do oferty, są dedykowane różnym problemom. Więc w ramach jednej marki mamy rozwiązanie na różne problemy, i na keratozy, i na problem aktywnego wypadania, i na zaburzenia hormonalne w kontekście włosów. Nie każdy pacjent korzysta, dlatego że to wymaga regularności. Więc zmierzałam do tego i w kontekście mezoterapii, generalnie zabiegów zewnętrznych, że zawsze trzeba osiągnąć jakiś kompromis i ustalić z pacjentem taką terapię, która będzie faktycznie wdrażana w życie. Czyli możliwa do wykonania tak naprawdę. Dokładnie. Okay. Rozumiem, że czasem zamiast jednego produktu używanie trzech może być przytłaczające. Więc trzeba mierzyć siły na zamiary. Okej. Super, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Chciałabyś coś jeszcze dzisiaj dodać? Tak, chciałabym wystosować apel i zaprosić wszystkich mierzących się z problemami ze skórą głowy, z aktywnym wypadaniem włosów, wszystkich Was mających jeszcze wątpliwości, czy warto korzystać z pomocy trychologa, czy w kontekście samego leczenia, czy w kontekście transplantacji włosów. Podsumowując, zapraszam na konsultację do Sky Clinic.